Witam bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony KL, po prostu KL. Witam oczywiście w, ko w kolejnych oczywiście poradach ogrodniczych, oczywiście KL-a. Dzisiaj taki jakby powiedzmy, hmm, chyba to będzie piąty przegląd roślin. Tak jest, zobaczymy co ogólnie rośnie, co ogólnie choruje i tak dalej. Y jeszcze oczywiście postaram się wieczorem wrzucić jakieś materiały z ogrodu. Możecie się dziś oczywiście spodziewać, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, mam nadzieję, że się uda coś nakręcić i nie wiem, zobaczymy, nie? Zobaczymy, dziś oczywiście taki przegląd, dziś oczywiście taki przegląd, że jak widzimy mamy mandarynkę, dosyć dosyć doszła do siebie po tym strasznej sytuacji, co miała miejsce, co oczywiście reklamowałem ten produkt. Okazało się, że jaros nie jest wcale taki dobry. Firma po prostu naciągnęła mnie i po prostu mnie oszukała. Rośliny były pogorszone. Stan roślin, a tak już wiadomo, że nie tylko po jarosie, ale też po innych rzeczach, to też oczywiście zaraz powiem. Jeżeli chodzi ogólnie o storczyk, tak? O storczyk, bo niektórzy mówią, że po się storczyki kwitną. Zobaczcie, czy storczyk kwitnie? po jarosie, teraz. Jakoś 3, 3 tygodnie mija, będzie 3 tygodnie, jakoś tak. I zobaczcie, tu macie oczywiście dowód, że storczyk nie kwitnie. Nie kwitnie, nie ma nic, nic nie puszcza zwykły korzeń, zobaczcie jak to się w ogóle łamie, bo o o zobaczcie, zobaczcie jak to się wszystko łamie, to jest po prostu proszek, nic więcej, nic tu w ogóle nie puszcza, nie wiem czemu, chwileczkę, może coś tu jednak puszcza, nie wiem, zobaczę. Ale nie nie, to było po wczorajszym podlaniu na parę z i zobaczcie, że czosnek jednak działa. Jednak coś puszcza, jednak coś puszcza, ale to nie dzięki jarosowi, tylko czosnku. Na parę z czosnku oczywiście polecam ten nawóz yy, z czosnkiem. Po prostu yy, przygotowujemy wodę. Ciepłą wodę oczywiście. I zalewamy czosnkiem. Może to być czosnek suszony, czy może to być czosnek taki normalnie posiekany. I po prostu zalewamy i odstawiamy to na całą noc. Na następny dzień po prostu możemy tym normalnie podlewać, tak dalej, tak dalej, tak dalej. I mamy oczywiście gotowe wszystko, nic nie musimy mieszać, tak dalej. Naprawdę polecam ten czosnek, bo no niestety ja roz. Jaros tu nic nie pomógł, bo no praktycznie są szanse. O, jeszcze ten liść się łamie, liść się łamie właśnie to pogorszyło stan tej rośliny. No niestety, sorczyka raczej. No ale ja tu nie widzę, żeby coś tu praktycznie dzięki temu Jarosowi zadziałało nic. Ale dobra. O oto, oczywiście się pojawiły materiały wieczorem, jeśli chodzi o ogrodnicze. Te zdziałki. Tu mamy oczywiście Oleander, jakbyście chcieli zauważyć. Pięknie kwitnie po tej całej sytuacji z Lidla. Co tam opowiadałem, to już praktycznie kwitnie. No tak, to już niedługo będzie wydany ten Oleander. Tak, Oleander będzie wydany na urodziny yy, siostry mojego kolegi, także mam nadzieję, że się ucieszy. Tu mamy Aloes. Widzimy, że Aloes dochodzi powoli do siebie po tym Jarosie, bo naprawdę to była tragedia. Musiałem spryskać na ze skrzypu. I zobaczcie, że już jest poprawa trochę jest poprawa, bo dało radę. Dało radę, nic nie wypada, nic nie tego. Będę też musiał popryskać. Nie wiem, czy to pryskałem, czy nie. Jak ona się nazywa? Róża chińska, róża chińska, inaczej hibiskus też będzie pryskany. Eee, to oczywiście jest dowód, że Jaros pogorszył stan rośliny. Zobaczcie, co zrobił Jaros. Zobaczcie, tu Wam pokażę oczywiście niebywałe, co ten Jaros w ogóle zrobił, nie wiadomo. I ten, to praktycznie rośliny, te niektóre z Warszawy. Jedna roślina z Warszawy, chyba przeżyła i tu druga jeszcze jest ta druga akurat jest do, w dobrym stanie mandarynka to aż tak i tu mamy jeszcze jakieś rośliny tutaj coś tutaj chyba puszcza nie wiem zobaczymy mm, tu mamy wanilię ale o tej wanilii to oczywiście będzie oczywiście osobny tutorial także oczywiście zapraszam na ten tutorial jeszcze tak szybko tu wejdę tu w ten głąb dziś, no widzimy, że palma nie ma tych suchych końcówek, a nie, chwileczkę, ma, 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 jednak ma suchą końcówkę, ma suchą końcówkę, się wyrywa. Proszę, zobaczcie, co to robi zraszanie. I taka oczywiście mała podpowiedź, taka rada na przyszłość dla Pana z yy, kanału Mieć Ogródek, czy jak fajnie mieć ogródek. Drogi Panie, komunikat do Pana i do, komunikat też do wszystkich innych, którzy chcą dbać o palmy. Zobaczcie, co się dzieje ze zraszaniem. Ze zraszaniem palm. Zobaczcie, ta palma to jest oczywiście Areka. To jest Areka Pani mieć ogródek. To jest Areka. A ta palma Pani mieć ogródek to jest Hamedora Areka. No, nie jest w dobrej dyspozycji, bo zobaczcie, końcówki po zraszaniu się pobrązowiały. No i właśnie to jest powód, i dlatego po prostu nie można zraszać palm, bo to jest największy błąd. Najlepiej sobie uchylić okno i po prostu, żeby to całe ciepłe powietrze wyleciało, i żeby troszeczkę się to jakoś skumulowało, żeby po prostu sobie te palmy jakoś ulżyły. To jest oczywiście według mnie najlepszy sposób nie zraszanie nie czymś, chociaż można by było, nie wiem, przeciwgrzybowym jakimś środkom czy czymś, można by było podlać tą palmę. No i może yy, tak mniej więcej do korzenia można by było prysnąć, tak? Ale nie, nie chodzi mi o te listki palmy, tylko po prostu w środku, żeby po prostu prysnąć, żeby po prostu nie zapobiegać temu grzybowi co mamy oczywiście tutaj na właśnie widzimy co to zraszanie zrobiło mój fikus jak widzimy doszedł do siebie po e, tym jarosie też oczywiście e, przestało wypadać te liście bo dodałem oczywiście na paru skrzypów i po prostu przestały po prostu wypadać liście i teraz jest o wiele lepsza poprawa tu mamy moje oczywiście Y, Opuncje figowe i agawy. Jeden chyba aloes jest chyba. Tak, tu jest aloes. Tu mamy oczywiście nawozy, których ja oczywiście używam. Ukorzeniacz. Y, tak zwana aspiryna, cynamon. wiadomo woda do podlewania. No i tu mamy fiołek afrykański. Pakira. Zobaczcie jaka jest. Oczywiście, oczywiście duża, bardzo wielka. No i tam oczywiście. Ledon pendes to troszeczkę przybliżę oczywiście drodzy Państwo bo nie będę się tam skradał Ledon pendes, rzadki gatunek kaktusa, którym jest praktycznie dostępny tylko w Ameryce w Stanach Zjednoczonych i on jest praktycznie nie do zdobycia ale że miałem szczęście, że przechodziłem koło apteki to oczywiście aptekarka mi go kawałek odkopała na się z doniczki, tak dalej. To taki w prezencie i akurat mam. Bardzo się z tego cieszę, że udało się ten kodyleon zdobyć. I tu mamy oczywiście opuncję, a tu mamy ten Leon bendes. Także tak to już mniej więcej wygląda. Także no by było na tyle jeśli chodzi o ten przegląd roślin. Dzisiaj się spodziewajcie tych materiałów ogrodniczych wieczorem. Miejmy nadzieję, że ogród się Wam spodoba i mam nadzieję że też, że spodobają się kolejne filmy, które się będą pojawiać na tym kanale. Także oczywiście zachęcam do subskrybowania, do zostawiam łapki w górę, jeśli się Wam oczywiście podobało. No i oczywiście to tyle, jeśli chodzi o ten materiał, a ja oczywiście zapraszam do kolejnego materiału ogrodniczego. Tym razem będzie mowa oczywiście o wanili, jak uprawiać, jak tak dalej, i tak dalej. Zobaczycie zresztą. Także dziękuję oczywiście za uwagę. No, i do zobaczenia za chwilę, czy też wieczorem. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie na razie. I do zobaczenia.